Dzień dobry, moi kochani. No tak późno to jeszcze dla Was chyba nigdy nie nagrywałam, chociaż pewnie nie pamiętam. Dzisiaj pewnie już jesteście zdziwieni, co to tutaj się dzieje, co tu się pokazało. Już Wam tłumaczę. Dzisiaj trochę nietypowy film, bo na wstępie opowiem Wam o najdroższych moich roślinach. Wydaje mi się, że właśnie zgromadziłam tutaj te cztery doniczki, gdzie są najdroższe rośliny. I tak chciałabym je jakby posortować w takie jakby, powiedzmy, widełki. Kwota 500 zł do 1000, 200 do 500 i poniżej 200. Jak pewnie się domyślacie od razu, najdroższą moją rośliną jest ta hybryda. Jest to hybryda Pterodactyl Clarinervium, anturium oczywiście, i ona jest najdroższa. Ja wstawię Wam zdjęcie, jak była duża, jak do mnie przyszło, ile nie zapomnę oczywiście. Na dzień dzisiejszy no, mamy już naprawdę pokaźną roślinę z dużą ilością liści, z kwiatostanem i kolejny liść się kluje. To była najdroższa roślina i ona jest w przedziale od 500 do 1000. I nieszczęsna oczywiście tajeczka, bo ja kupowałam tajkę w momencie, kiedy ona miała krach cenowy. Po prostu taki krach, że ja ją kupiłam tak dokładnie, jak myślicie, za 500 zł. Ona miała dwa malutkie liście. I jakoś miesiąc później cena jej zaczęła drastycznie spadać. I tutaj już pewnie też można zauważyć, zaczęła mi odrzucać tą piękną biel, którą ona ma. No niestety i tak bywa. Nie utrzymała dziewczyna tego. Niedawno ją przeniosłam też do hydroponiki. Tutaj mamy pumaks, jest w pumaksie. W ogóle z tych najdroższych jakby roślin mamy jako jedyna delta jest delta, podróbka delta oczywiście. Tak, to jest tak prześmiewczo bym powiedziała, nawet wręcz nazwane deltą, ale podobieństwo jakieś tam minimalne, ja tam widzę. A to tak sobie pół żartem, pół serio, tak po prostu była nazwana, tak ją kupiłam, delta X. No ale to wiadomo, to nie jest nic powiązanego nawet, tak naprawdę. Ona jest jako jedyna w bigosie. Okej, i teraz tak jakby dwie tańsze z tej niższej półki. To jest ta hybryda, znaczy hybryda, no to Blue Puppy X. Zapewne. Ale kupiona jako Blue Puppy, aczkolwiek no nie jest to na pewno Blue Puppy. I Aos Crystallinum kupiony bardzo dawno temu, już tak naprawdę. Przepraszam Was za mojego kota, ale jeżeli go słyszycie, to on po prostu usilnie pragnie wejść do tego pokoju, a ja nie mogę go wpuścić, bo mi tutaj zrobi. O Boże. Dajcie mi chwilę. No dobrze, już jest z nami mój kot. Siedzi obok mnie. No nic nie mogłam na to poradzić. Proszę Cię, nie wchodź w kadr, chociaż tyle. Ej, nie. Okej, to będzie bardziej problematyczne niż myślałam, ale może nie będzie za bardzo przeszkadzał. O tu, tu sobie jest. Ej, ale nie myj się, ciszej się myj przede wszystkim. Dobra, przepraszam. Wracając do sedna to, więc mamy tutaj tą, no jakoś tam hybrydę z Blue Puppy. Podejrzanie tam się liść rusza, to nie ja, nie moja zasługa. No i tutaj Aos Crystal, kupiony mniej więcej chyba, powtarzam się, bo zgubiłam wątek, mniej więcej, niecały rok temu. Niecały rok temu. W ogóle on miał bardzo duży problem z ogarnięciem się, ponieważ jak przestał rosnąć na bardzo długi czas i mu obiecałam, że jak zacznie rosnąć, to kupię mu piękną tą typowo hydroponiczną doniczkę. Wiecie co? Ruszył.
Jestem z niego dumna. Naprawdę, już myślałam, że się nie ogarnie. Więc tutaj, dobra, no bo tutaj jeszcze by trzeba było powiedzieć, bo na przykład Lux Radii 250 zł, bodajże ja go kupiłam. I w ogóle to są rośliny, powiedzmy tam poniżej 500 zł, na pewno znalazłabym tutaj sporo roślin u mnie, jeżeli chodzi o anturium i nie tylko. Ale nie wiem, czy jest sens jakby pokazywać je tak jakby osobno i mówić cenę, bo wiadomo, no każdy kupuje to, na co go stać i to, co mu się podoba. Ej, nie ruszaj. Nie ruszaj doniczki, zostaw. Dobra, muszę je ustawić wyżej, bo zaczyna mi kot po prostu grasować w doniczkach, a to jest niedopuszczalne w tym domu. No i powiedzmy, że wróciliśmy do naszego stałego, starego kadru, no bo tutaj wiadomo, przegląd musi być, nie ma lekko. Jeżeli chciałby ktoś mi teraz napisać, ojojoj, jak mogłaś wydać tyle pieniędzy na rośliny, ty nie masz już co z pieniędzmi robić, no to tutaj pragnę przypomnieć, że to jest każdego indywidualna sprawa, na co wydaje swoje własne pieniądze. To chyba tyle w tym temacie jakby pieniążkowym. Dobra, przejdźmy do czegoś, co po prostu napawa mnie totalną jakby dumą w tym momencie. Obecnie w witrynie nie ma już nic w bigosie. Wszystko jest w hydroponice i tak, znaczy w hydroponice, no w podłożu już nietradycyjnym zwanym bigosem. I coś wam pokażę. Zobaczcie, co się dzieje z Luxem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Lux stwierdził, że jednak będzie żył. Wypuścił jakiegoś takiego bardzo niedołężnego liścia, ale to nic. Ważne, że wypuścił. Już widzę, że już kolejnego próbuje tutaj tłuc. Także super. Dzisiaj ogarniałam w ogóle do rośliny, ale wiecie co? Jeszcze dużo rzeczy mam do dopieszczenia, do zrobienia w tej witrynie i widzę, że brakuje mi już naprawdę turbo miejsca. Bo chciałabym kupić właśnie, żeby maluchy już były w takim super w tych super koszyczkach. Oczywiście brakuje mi tych koszyczków, brakuje mi tych osłonek, muszę się wybrać na zakupy, muszę to zamówić, bo tutaj powiedzmy, no mam jakieś koszyczki i w ogóle tutaj też muszę nalać, znaczy muszę podlać wszystko. Mam koszyczki, nie mam osłonek, mam za mało tych koszyczków, więc po prostu muszę się wybrać na jakby zakupy, jakby nie patrzeć. No i tutaj mamy nowe liście. W ogóle tutaj są bardzo ciekawe te liście. Ja nie pamiętam, co to są za hybrydy, musiałabym zobaczcie, jaki ładny kolor. Wow. Czyli ten poprzedni liść taki pokiereszowany przez przędziora. Tutaj ten taki troszkę niedołężny, a ten zapowiada się piękny. No zobaczymy. Zobaczymy. Oj, nie ostrzy mi przez tą dioskorę. Alokazja gnije. Zostawię to bez komentarza, bo jestem zdegustowana jej poczynaniami. Teraz siedzi w tym fruwalu i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tutaj też potrzebuję na przesadzenia i wyciągnięcia już tych roślin z tego fruwalu, bo tam jest za mało miejsca. No, tutaj mamy Dioscorei. Zobaczcie, powiększyła ten swój listek, ale nie ruszyła nic nowego. A tutaj były dwie bulwki. Ja je wsadziłam i zobaczcie. I mam kolejne diosko. Więc one będą sobie na pewno docelowo rosły razem. Tu jest Anturium polyhistum, które sobie też fajnie radzi. Ładnie tutaj wyciągnęło. I teraz patrzcie dalej. Radicans. Radicans. Ta-da. Kolejny. I tutaj widzicie tego słodkiego, uroczego korzonka? No bajera, po prostu bajera. Czekam na duży liść Radicansa. Naprawdę czekam. Tutaj Krystalinum Super Silver. Taki bardziej podłużny listek sobie wyprodukował i też mu obiecałam, że jak tylko zacznie rosnąć, to dostanie swoją własną doniczkę, więc tak, dostał ładnie tutaj w osłoneczce, pięknie to wygląda. O, tutaj wam coś pokażę ciekawego, ponieważ tutaj bardzo, w tej hybrydzie bardzo mi się tutaj zrobiły zielone kamienie u góry, tylko u niej, czy kamienie, no w sensie pumeks. I teraz nie wiem, czy ja ją dzisiaj podlewałam tam, wiecie, sprawdzałam, co się dzieje i teraz mam nadzieję, że mi się uda wam pokazać coś. Uda mi się, czy nie? Widzicie to? Widzicie to? Oj! Idzie tu. Ona się wyprowadza. Ewidentnie ta roślinka, teraz mi się nie uszkodziły te korzenie z powrotem. Okej. No to jest sztos. No fajnie, fajnie. Tylko widzę, że właśnie, musi być na zewnątrz, bo tam się robi brzydki liściak, wpada do środka.
Okej, na górze to mamy tak. Tutaj mówię, tu trzeba zrobić porządek, ale to na pewno będzie, zajmie mi jakieś pewnie 2 tygodnie. Muszę pozamawiać doniczki do nich, muszę jechać po te osłoneczki urocze do Auchan, bo chciałabym chyba wszystkie mieć w nich. No, ładnie to wygląda. Może jakieś inne kolory jeszcze bym dorwała. Także już bym chciała, żeby docelowo już roślinki tutaj pewne tutaj nie były w tych miseczkach, tylko już miały własne takie o, mieszkanka. Idźmy niżej, bo tutaj też się sporo dzieje. Radicans luxurians już zaczyna twardnieć, ale kolor widzę, że jeszcze nie jest taki, jak być powinien. W sensie jest jeszcze jasny dość. Tutaj to Blue Papi. Jakoś nie za duży ten liść wypuściło jednak. Nie jestem zachwycona. Myślałam, że będzie większy. Tutaj krystal poszedł z maluszkami swoimi do półmaksu. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Dużo tam korzeni było pognitych, jak wbijałam to z bigosu, więc pewnie odchoruje swoje. Tutaj Forgetti, Dark. Jak się odbija pięknie szyba obrudzona tam w tym, same kropki. Okej, nieważne. Forgetti, Dark. Dobrze mówię, Forgetti Dark tutaj jest. Zaczynam puszczać kolejnego liścia. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie dużo ładniejszy niż ten pokieroszowany, bo ten jest straszny. Tutaj mamy Kosa X. No i też tam chyba niedługo będzie szedł listek. Zobaczymy, jak na razie to, ta hybryda nie wygląda za pięknie, ale mam nadzieję, że w kolejnym liście będzie lepiej. Tutaj mamy Magnificum Bese i zobaczcie, wpuściło listkę, ale jakby... No gdzie? W którą stronę? No halo, panie. Nie w tą stronę. Mam nadzieję, że ogarnię, że to nie w tą stronę. Do góry, do góry. Wejdź i nic ze sobą nie robi. Ma jeszcze tam jak zwykle... Nie. Magnificum, dół mojego Magnificum. Też nie wygląda najlepiej, ale też nie najgorzej. Chyba zacznie produkować kolejny liść. I tutaj jeszcze mamy tą Indoportis Kosem. I chyba tutaj też będzie kolejny. Czy tu będzie cokolwiek widać? O! Tu się coś zaczyna dziać, więc będzie, będzie. I teraz uwaga, największe zaskoczenie, regale. Oj! Kupiliśmy ostrość. Regale uznało, że... Oczywiście też ma obiecane, że jak będzie ładnie rosnąć, to dostanie ładną doniczkę, a nie takie wiadro. I zobaczcie. Regale będzie miało normalny, mam nadzieję, że dużo większy liść. A i tutaj też Dioscorea sansibarensis dostała ładną, piękną doniczkę. Jako, że jest nowa, no to tutaj wiadomo, tutaj ta panna też dostanie, tylko musi zacząć rosnąć. No ale tak, ale jeszcze nie podjęła wzrostu, nie widzę, żeby były nowe listki. Co bym Wam chciała jeszcze pokazać? Chciałabym, no Delci już Wam pokazywałam, co tam się dzieje. Aos Krystal też puścił, zaczyna puszczać listek, tam się wiele nie dzieje. W sumie wszystko stoi w miejscu jak na razie. I co? No i to tyle będzie, kochani, w tym filmie. Tak naprawdę, no taki przegląd... No dzieje się, trochę się dzieje. Mam nadzieję, że w ciągu 2 tygodni zorganizuję tutaj tym dzieciom coś więcej, coś ładniej, żeby zaczęło wyglądać. No i na pewno widzę, że mi się miejsce kończy. I to tak bardzo mi się miejsce kończy i czas by było pomyśleć nad czymś. Właśnie chyba dla tych dzieci, wiecie? Bo tu bym sobie takie średniaki postawiała, tak jak są te. I super by było, bo tam pewnie są te z dołu niektóre by tu jeszcze sobie fajnie mogły pomieszkać, no ale nie ma dla nich miejsca. No i tutaj te też zaraz będą potrzebowały więcej miejsca. A witryna nie jest z gumy. A jeszcze Wam pokażę królową. O właśnie, jeszcze Wam pokażę królową. I ją tak na chwileczkę tylko postawiłam tutaj do witryny. Zobaczcie. No przepięknie, przepiękny ten liść. No wow. Ale jeszcze jest miękki, więc jeszcze rośnie. Tu jest poprzedni liść. Troszkę tutaj widzę, że jakieś zmiany grzybkowe mi się wydaje, że się pokazały. A ten idzie. No zobaczymy. No już jest większy. I tym optymistycznym, bardzo bigosowym mimo wszystko
wątkiem zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie kciukasa w górę, jak się podobało. I zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Trzymajcie się, cześć, pa!